Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Ratchet & Clank Rift Apart. Tak więc udało nam się tutaj zebrać praktycznie wszystko, na czym mi zależało. Kurczę, mam nadzieję, że tutaj mnie nie zdepcze. Więc luknijmy sobie na mapę. W tym momencie będziemy kierować się na nasz statek. Z tego co widzę, to chyba nie ma takiej możliwości, żeby tutaj dokonać szybkiej podróży, więc musimy poszukać jakieś przejście, żeby się tam dostać. Na dobrą sprawę. Tutaj jest ta rampa, która pozwala nam skoczyć i przedostać się na tę część, ale zastanawia mnie, jak tu wrócić? No powiem wam, że to jest dobra zagwozdka. Chyba, że tą samą drogą, nie? Zobaczmy. Okej, chyba działa to w dwie strony. Całe szczęście. Dobra. Trochę się wystraszyłam, że tutaj nie uda nam się wrócić. Zobaczmy, czy tutaj mamy do dyspozycji coś ciekawego. A, tutaj jest ten odpieracz próżniowy. On kosztuje 17,5 koła, ale tak jak wam mówiłam, to jest raczej broń nastawiona na obronę niż na atak. Zobaczmy sobie na kwestię ulepszeń. Mamy 6 sztuk rarytanium, więc ten drążyciel nawet nie jest najgorszy, nie? Tylko tak jak mówiłam, chciałabym teraz przyinwestować w bronie, które są wielonabojowe, że tak powiem. Ten rykoszet to mnie w ogóle zawiódł. Egzekutor też jest taki, no na takie silniejsze stwory, na 3 strzały, nie? Że tak powiem. Podnieś poziom tej broni, żeby zyskać dostęp do ulepszeń. Mój najwspanialszy pioruner jest praktycznie na fulla. Musiałabym troszeczkę zwiększyć jego poziom. A nie, nie jest nawet na fulla. Zobaczcie, ukończono 51%. Mimo, że tak jakby taka poświata tych pól, które mogłabym wykupić, jest mała, więc no zastanawiające. Więc drugą bronią, która jest taka w miarę zdatna do takiego wielostrzału, jest na przykład wielostrzał. Więc tutaj sobie chciałabym jeszcze ulepszyć. Możemy, pociski lecą szybciej. No to teraz tak, po kolei oczywiście. Tylko kurczę, nie starczy mi. Dobra. Brakuje mi jeszcze tutaj dwóch, żeby sobie odblokować tę prędkość pocisków. Ale jesteśmy na dobrej... na dobrej drodze. Nawet bardzo dobrej. No to śmigamy sobie dalej. O, tutaj raczej z grzybka skorzystam. Nie będę szaleć za bardzo z tymi skokami. No i tak jak wam mówiłam, potężnie liczę na to, że jednak będę mogła tych butów używać wszędzie, to znaczy na każdej planecie, co nie? O, patrzcie, tu możemy jeszcze z nim porozmawiać. Tak sobie patrzę na nasz pancerz i naprawdę jestem podekscytowana jego wyglądem. Wyglądamy naprawdę fenomenalnie. Wyruszasz w podróż? Wiem, to wspaniale! Życzę wam szczęścia i powodzenia na stacji Kedaro. Okej, myślałam, że coś więcej nam powie. Zawsze się nad tym zastanawiam. Bardzo podoba mi się ta animacja wsiadania do pojazdu. Tak więc teraz mamy do dyspozycji... Rivet Clank, kwarc fazowy jest wasz. Blizzard Prime. Znajdź kwarc fazowy. Aby zasilić wymiaromat, Rivet i Clank muszą zdobyć kwarc fazowy, rzadki kryształ występujący wyłącznie w kopalniach na Blizzarze. Tutaj mamy stwórz wymiaromat.
Więc myślę, że będziemy tutaj lecieć po kolei, tak? Nie ma co się tutaj wychylać, ponieważ no tak, żeby tutaj stworzyć ten wymiaromat, żeby go zasilić, to potrzebujemy ten kwarc fazowy, więc lecimy na Blizzard Prime. Mam nadzieję, że Rivet jest cała. Na Sargasso mówiłeś, że dałeś Ratchetowi wymiaromat, żeby mógł znaleźć inne Lombaxy. Nie myślałam, że spotkam Lombaxa, ani że znajdę dom, jeśli mogę go tak nazwać. Myślisz, że może się udać? Nie. Nie? Nie! O kurczę, ale ładna planeta. Z daleka wyglądała tak szaro, ale tutaj są przepotężne kryształy. Wow. Naprawdę. Na której planecie bym nie lądowała, jestem. O. Patrzcie, odpieracz próżniowy, a ja go przecież nie kupiłam. Więc ciekawe. Ej, śrubeczki. Wow, tu jest w ogóle taki inny wymiar. Nie wiem, czy też to widzicie. Wow! To było Patrzcie. ekscytujące. Ten kryształ nazywa się Blizon. Spróbuj uderzyć go młotem. Kurczę. Ej, skrzynka. Jak tutaj w ogóle wszystko jest takie slowly. Kryształ Blizonu. Znajdziemy tu kwarc fazowy. Poszukajmy górników. Uderzenie w Blizon pozwoli Rivet przenieść się do innego wymiaru. Kurczę. Coś niesamowitego. Ja sobie pozwoliłam tutaj jeszcze wrócić. Ło! Patrzcie, uciekają. Łożesz ty. Naprawdę, ta gra nie przestaje mnie zaskakiwać. Myślisz, że mi nie odlecą? Ło, się przez chwilę wystraszyłam. Tutaj przejścia nie ma. Chciałam oczywiście wziąć tutaj rarytanium i teraz... Chodźmy dalej. To jest tak samo... Chciałam powiedzieć, że to jest tak jakby... Tak jakby to samo miejsce, ale w innym wymiarze. Aj, mnie dziabnął. Chociaż w sumie powinnam tutaj moim piorunerem walić, żeby sobie zwiększyć jego poziom. Oj. Ale jak jesteśmy teraz w tym wymiarze, mogę coś z tym zrobić? Tak się zastanawiałam, czy to może jakieś złote śrubki nie ma u góry, ale nie. O, patrzcie. Dobrze tu wskoczyłam w sumie. Rarytanium. Fajne lądowisko. Przydałoby się takie u nas. Pięknie. Tak więc, jak widzicie, te buciki dalej są z nami i liczę na to, że będą cały czas. Aktywacja blokady ochronnej. Musimy się znaleźć po drugiej stronie tego okna i zdjąć blokadę. Znowu coś z wymiarami? Tak. Niestabilność się pogłębia. Pewnie dlatego wstrzymano pracę górniczą. W tym wymiarze już nie ma takiego zaburzenia grawitacji. Przynajmniej nie jest tak odczuwalne. Luknijmy do sklepu, zobaczymy, co tutaj na nas czeka. Śmiało, rozejrzyj się.
Ej, jak to się stało, że kupiłam tę broń? Ojejku, tutaj chyba jakiś... Nie wiem, jak to się stało. Chyba musiałam niechcący kliknąć, chociaż wydaje mi się, że powinniśmy to zatwierdzić, ale... No, kupiłam ten odpieracz próżniowy. No, trochę mi smutno teraz. No, ale nic, no nie mogę go sprzedać. Nie możesz się już doczekać, co? Tutaj będzie z kolei rękawica zagłady na tych wrogów w twoim życiu, którzy boją się pogryzienia przez małe mechaniczne potwory. Ło! A to może być fajna sprawa, bo... Pamiętam, że tak jak wam opowiadałam, jak teraz jest pan Grzybek, to wcześniej były zurkonki, które tak sobie latały. Tylko oglądasz, co? I może teraz też będzie jakaś taka opcja, że będziemy mieć takich pomocników. Nie ma nic lepszego niż zapach prochu. Okej, to tutaj dokończymy z piorunerem. Wpadły nam akurat dwa rarytanium. Doskonale. Zblokowano złote opcje. Prędkość pocisków. Pociski lecą szybciej. Polecam się, skarbie! My też. Dobra. Mało mi już odebrałeś. Zasmarkany wszechświecie. Bez pracy. Kwarcu fazowego. Bez planety. Czego jeszcze chcesz? Rozumu? Masz! Weź go! Posłuchaj, istnieje wymiar, w którym Blizzard wcale nie ucierpiał. Nie ucierpiał? Jak to? No tak! Przez Blizzon! Jeśli planeta jeszcze istnieje! Kto to był? Wiesz, o czym ona mówiła? Pewnie przeżyła to, co się tu wcześniej wydarzyło. Tak swoją drogą, to nie jest mój pancerz. To nie jest pancerz, który chciałam mieć na sobie. Nie wiem, czemu też się zmienił. Zróbmy tak. No, ciekawa kwestia, czemu to się zmienia, ale tutaj. Najbardziej mi się ten pancerz pustkowi podoba. I. Dobra, potrzebujemy kolejnego kryształu. Mamy wyglądać groźnie. Opatrzcie. O. Nice. No to w takim razie chyba musimy tutaj użyć ślizgobutów. A nie, magnebutów. Aby wycelować w powierzchnię magnetyczną. Kółko, aby wskoczyć na powierzchnię magnetyczną. O co kaman? A, mogę sobie namierzyć miejsce, na które chcę skoczyć. Wow, ciekawe. Słyszę potwory. Okej. Ja sobie tylko tutaj luknę. A, myślałam, że to rarytanium, ale nie. To są jakieś inne kryształy. Jak już tutaj możemy porozwalać, to oczywiście tylko liczę, że te śrubki do mnie przylecą, bo jednak tutaj w tym wymiarze to wszystko tak potężnie lewituje, że trzeba się jednak mimo wszystko zbliżyć, żeby je zebrać. Ale okej, jest to do zrobienia. Dobra, tutaj sobie weźmy te skrzyneczki. A, jeszcze jedna. O! Dobra, mamy. No to teraz co? Usuńmy sobie tutaj tą przeszkodę. Wycelujmy i skoczmy. Dobra, weźmy ich tutaj naszym piorunerem. Dobra, śrubeczki zapraszam.
Okej, dobra, wymierzmy sobie tutaj i skoczmy. Ciekawa opcja, jeśli chodzi o magne buty, naprawdę. Wcześniej tego nie było, więc jest to coś nowego. Nadaje dla każdego na otwartym kanale. Pomyślimy o tym, kiedy zdobędziemy kwarc. Kolejne 3 sztuki rarytanium. Teraz zastanawiam się, nie, tutaj chyba raczej tędy nigdzie się nie przedostanę. Dobra, nie będę kombinować. Chodźmy do innego wymiaru. Oj, 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 ale magma. O, patrzcie, ale schowane. To co teraz? O, dobra, tutaj jest jakiś panel sterujący. No to co, chyba za bardzo tutaj nie mamy dużego pola manewru, musimy iść tędy. Weźmy te kraby tutaj na początek. Usmażmy. A, był jeden, okej. No to... Tu jeszcze mamy skrzynki. Aktywność sejsmiczna zniszczyła most. No to lecimy naokoło. Swoją drogą luknijmy sobie na mapę. Jak nam się tutaj prezentuje. Dosyć ciekawie. Składa się naprawdę z wielu takich malutkich elementów, więc tutaj będzie sporo przemieszczania się między... tutaj tym podłożem. Ojejku, jakieś takie stworki z lawy powyskakiwały. Ojejku, takie rekinki jakby. O, Bożesz, kurde. O nie, już mi się skończyła amunicja. No najgorzej. Dobra, bierzemy pana grzybka do pomocy. Dobra, tutaj postarajmy się je wystrzelać wszystkie. O, patrzcie, jak mnie tutaj cwaniak wziął. One się tak kończą, czy one tak w nieskończoność mi tu będą wyskakiwały? Dobra robota. Teraz dostańmy się na ten grzbiet. Patrzcie, teraz się zastanawiam. Niby mamy iść w prawo, ale ja widzę, że tutaj... Tak, z tej strony mamy jakąś wysepkę. Luknijmy. Co tu się kryje? Nie spotkałem nikogo takiego na blizarze z mojego wymiaru. Mamy rarytanium ukryte. 3 sztuki. Myślę, że chociażby po nie było już i tak warto tutaj przyjść. O, tutaj mamy towarzystwo. Elegancko. Trochę mylące są tutaj te kryształy. Naprawdę czasami tak mam wrażenie, że faktycznie to takie rarytanium, ale nie. Dobra, lecimy z powrotem. Wow. Tu musi być gorąco. Dałby się jakiś zastrzyk amunicji, nie powiem. O, tutaj mamy skrzynkę z amunicją. Przy okazji też trochę zdrowie nam się podrasowało. Ojejku. Mordo, gdzie jesteśmy? Nieważne, bracie obocznicy! Więcej oprysków? No dobra, to by było na tyle. Weźmy sobie pana grzybka i tutaj piorunerem postarajmy się ich dziabnąć. Dobra.
Jeden pokonany jeszcze chyba. Oj. Kurczę, dobra. Weźmy go tutaj. Dobra, wystrzelałam się. No to może teraz sobie weźmiemy te oj. Dobra. Zobaczmy. Dobra, nie było najgorzej. Oczywiście wszystkie skrzynki tutaj zbieramy. Pięknie. Luknijmy na mapę. Gdzie my mamy tutaj się kierować teraz? O, od razu tutaj widzę, że te blizony też są pozaznaczone na mapie, więc fajnie. Patrzcie, tu jest złota śrubka. Byliśmy tam. Wiecie co? Chyba się po nią cofnę. Bo... jak to się stało, że jej nie zauważyłam? O ile w ogóle jest do schwytania teraz? Przecież tam byliśmy. Jak to się stało? Ło! Patrzcie, tutaj jest. O kurczę, jak tu wskoczyć? Czy od drugiej strony się da? Nie, z tej strony nie ma przejścia. Ojejku, jeżeli tutaj były skrzynki, które umożliwiały tam wskoczenie, to będzie mi smutno. Ale może tutaj po ściance... Kurczę, nie. Dobra, zastanawiam się teraz... W sumie tutaj niby jest jakieś przejście górą. Chyba, że... Od tej strony. Dobra, mamy to. Ale się błyszczy. Perfekcyjnie. W takim razie lecimy dalej. Jednak warto było się cofnąć. Przynajmniej kolejna złota śrubka jest nasza. O, tutaj widzę, że jeszcze samotne śrubki sobie leżą. A my idziemy tutaj w tym kierunku. Przynajmniej tylko tutaj widzę przejście, ale... O, rzesz. Dzięki za pomoc. Nie przywykłam do niej. Ciekawa platforma. Kwarc fazowy. Może wielkim wiertłem. Znajdźmy kogoś, kto nam je wskaże. Dobra, no to jesteśmy. A, to jest ośrodek górniczy. Może ktoś tutaj wskaże nam drogę do wiertła. Stacja badawcza głównego inżyniera powinna być niedaleko. Jesteś kopalnią ciekawostek, co? Istotnie. Przykładowo, przeciętny górnik spędza 72% życia pod ziemią. Serio? Nie, ale nie chcę zużyć wszystkich ciekawostek. Ci osobnicy wydają się równie zagubieni jak my. Trzęsienia, blokady, międzywymiarowe szczeliny. Nie dziwię im się, ale musimy zdobyć wiertło. Pośpieszmy się! Cokolwiek wydarzyło się u mnie, może powtórzyć się tutaj. Okej, luknijmy sobie zatem. Tutaj mamy jeden blizon, co pozwoli nam zmienić wymiar, z tym, że no mamy znaleźć w pierwszej kolejności ten kwarc fazowy. Choć w pierwszej kolejności mamy po prostu znaleźć głównego inżyniera. Jak coś strzela, na pewno do was. Witaj, skarbie! No to może w pierwszej kolejności ja sobie pozwolę tutaj ulepszyć mój wielostrzał. 8 sztuk rarytanium nam wpadło, więc wypadałoby sobie go ulepszyć. Kolejną rzecz, w sensie kolejną bronią, którą sobie ulepszy, będzie pan Grzybek. Zwiększa maksymalną ilość amunicji o 2.
Więc tutaj idziemy w tym kierunku. Doskonale. Prawdopodobieństwo, że namierzony przez pana grzybka wróci tak, że namierzy jego... Wróg tak, że namierzy jego, jest zwiększone. Dobra, bierę. Dziękuję za zakupy, złoto. A teraz sobie ustawmy tutaj znacznik, żeby wiedzieć, w którą stronę się kierować. Bardziej kolorowe niż w moim wymiarze. Śrubek, skup się. O, przepraszam. Śrubek. Dzięki. Kolejna winda? O, patrzcie, tu jest jeszcze rarytanium gdzieś schowane. I to całkiem ciekawie. Bo aż dwie sztuki, więc świetnie się składa. Tutaj z kolei mamy znaleźć zaginioną szefową kuchni. Jest to zadanie opcjonalne. Dobra, chodźmy na razie za zadaniem głównym. Uszkodzenia wymiarowe są coraz poważniejsze. Całkiem to ładne. Przerażająco śmiercionośny sposób. Zwróćcie uwagę, że sporo tam jest tych kamyczków. Tam! To pewnie główny inżynier. Witaj! Słyszysz to? Nie. Głosy. Zbyt długo ich nie słyszałam. Są zawsze tam, gdzie ten fiolet. Te wstrząsy, Blizon. I to. Nic nie słyszę. No chyba, że pytanko, czy będziesz wydobywać kwarc fazowy. Najpierw muszę ustalić, co się dzieje. Możliwe, że ta kopalnia jest nawiedzona. Dlatego rozesłałam naukobotę, żeby zbadały fiolet. I? Muszę je pozbierać. Kiedy będzie bezpiecznie. Po co czekać? Znajdę te roboty i sprowadzę je z powrotem. Te roboty przechwyciły wiadomość z twojego wymiaru. Może od tamtej tajemniczej osoby. Może pomogą nam odkryć, co się stało tam i zapobiec temu tutaj. Chodźmy. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie również to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!